Marzec 2022 roku to kontynuacja bardzo dobrej pasy sądowej klientów w Kancelarii Sosnowskiej, adwokaci i radcowie prawni. Miesiąc ten upłynął także pod znakiem niesłabnącego zaufania klientów zlecających nam sprawy przeciwko bankom, ale przede wszystkim w zakresie uzyskanych korzystnych rozstrzygnięć. W minionym miesiącu uzyskaliśmy pozytywne wyroki w 39 sprawach, z czego 33 wyroki to sprawy zakończone w pierwszej instancji oraz sześć wyroków sądów drugiej instancji. W powyższych sprawach we wszystkich przypadkach ustalono nieważność umowy zakwestionowanej przez naszych klientów. Najczęściej wygrywaliśmy w sprawach przeciwko PKOBP 7 wyroków, w tym jeden prawomocny, MBANK 6 wyroków, w tym 3 prawomocne, Millennium, 6 wyroków i Raiffeisen również 6 wyroków. Przy czym prowadziliśmy sprawy właściwie przeciwko wszystkim bankom, które udzielały kredytów powiązanych z walutą franka szwajcarskiego. Pojawiły się więc także korzystne wyroki dla naszych klientów w sprawach przeciwko Santander Bank Polska, Getty Noble Bank, Santander Consumer, BPH, BNP Paribas, tutaj sprawy dawnego Fortisu oraz BGZ. Wobec których zapadł wyrok prawomocny. Niewątpliwie najciekawszym wyrokiem z przedstawionej wyżej grupy jest kolejny już nasz wyrok przeciwko BNB Paribas na tle umowy, wciąż uważanej za jedną z najtrudniejszych do podważenia przed sądem. Otóż w dniu 15 marca 2022 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, 28 Wydział Cywilny, wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Fortis Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w 2008 roku jest nieważna i zasądził od banku na rzecz naszej klientki z tego tytułu całą dochodzoną pozem kwotę oraz zwrot kosztów postępowania. Podzielając naszą argumentację, sąd stwierdził, że kwestionowana umowa w ocenie sądu okazała się nieważna z trzech niezależnych powodów. Jak wynika z umowy, kwota kredytu udzielonego przez poprzednika prawnego pozwanego banku opiewała na kwotę wyrażoną we franku szwajcarskim, natomiast kwota wypłaty opiewała na kwotę w złotych polskich, co miało rzeczywiście odpowiadać kwocie wnioskowanej przez powódkę. A zatem, skoro kwota udzielonego kredytu nie odpowiadała wysokości wnioskowanej kwoty, a także rzeczywiście udzielonego kredytu, bowiem tak wynika wprost z zaświadczenia wydanego przez sam bank? To nie sposób uznać, że strony uzgodniły, wypracowały konsensus co do wysokości kwoty kredytu, bowiem kwota wypłaconego kredytu nie odpowiada kwocie kredytu, na który została zawarta umowa. Mamy nadzieję, że ten wyrok. Dotyczący dawnego Fortis Banku, jako zgodny z prawem polskim i europejskim, stanie się elementem kreującym coraz bardziej jednolitą linię orzeczniczą w stosunku do umów kredytowych denominowanych we franku szwajcarskim zawieranych z dawnym Fortis Bankiem SA, obalając jednocześnie mit o rzekomej walutowości tych kredytów. Jak zwykle w liczbie wydanych wyroków przoduje Sąd Okręgowy w Warszawie. 28 Wydział Cywilny, w którym uzyskaliśmy korzystne rozstrzygnięcie aż 26 sprawach w minionym miesiącu. Korzystne dla naszych klientów wyroki w marcu 2020 roku zabadały także przed Sądem Okręgowym w Lublinie, Sądem Okręgowym w Płocku, Sądem Okręgowym w Katowicach, Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej, Sądem Okręgowym w Gliwicach oraz przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie. Kolejny miesiąc 2022 roku to kontynuacja, umacnianie i ugruntowanie korzystnego dla kredytobiorców orzecznictwa sądów powszechnych. Nie tylko skuteczność naszej kancelarii, ale także ogólna tendencja orzecznicza wskazują najbardziej prawdopodobne zakończenie sporu z bankiem, jakim jest stwierdzenie nieważności umowy. Zdecydowana większość spraw kończy się na pierwszym terminie rozprawy. Coraz częściej sądy korzystają także z możliwości wydawania wyroku na posiedzeniu niejawnym bez przesłuchiwania świadków i stron. Pierwszy kwarto 2022 roku to dalsze funkcjonowanie 28. Wydziału Cywilnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Zauważalna jest tendencja do ograniczania do minimum postępowania dowodowego oraz pomijania zbędnych wniosków dowodowych, mających na celu wyłącznie przedłużanie postępowania. Podobną tendencję zauważamy w sądach w całej Polsce. Pozwala to na skrócenie postępowania oraz odciążenie sądów od często niepotrzebnych czynności. Jednocześnie zauważalny jest ogromny wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych, w szczególności do Sądu Okręgowego w Warszawie. Liczby te sięgają już kilkudziesięciu tysięcy. W dniu 17 marca 2022 roku odbyła się przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości rozprawa, podczas której Trybunał miał się wypowiedzieć w sprawach o sygnaturach C80 przez 21, C81 przez 21 i 82 przez 21. Pytania prejudycjalne w tej sprawie złożył Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska. We wniosku o wydanie przez sędzie orzeczenia w trybie prejudycjalnym sąd sformułował następujące pytania prejudycjalne. Czy artykuł 6 ustęp 1 i artykuł 7 ustęp 1 dyrektywy 93 przez 13 z dnia 5 kwietnia 1993 roku w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych? Zgodnie z którą sąd nie stwierdza nieuczciwego charakteru całego warunku umownego, a jedynie tę jego część, przez którą warunek jest nieuczciwy, w rezultacie czego warunek ten pozostaje częściowo skuteczny. I pytanie drugie: czy artykuł 6 ust. 1 i artykuł 7 ust. 1 wspomnianej wyżej dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie wykładni sądowej przepisów krajowych, zgodnie z którą sąd po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, bez którego umowa nie mogłaby obowiązywać, może zmodyfikować pozostałą część umowy w drodze wykładni oświadczeń woli, aby zapobiec nieważności umowy, która jest korzystna dla konsumenta. Skierowane do CUE pytania prejudycjalne mają doniosłe znaczenie dla konsumentów, którzy zawarli umowy powiązane z walutą obcą w Deutsche Banku. Szczególnie interesująca jest sprawa o sygnaturze C80 przez 21, która dotyczy możliwości usunięcia z abuzywnej klauzuli umownej jedynie jej części, tak aby zmodyfikowana umowa mogła być utrzymana w mocy. CUE do tej pory nieodmiennie stał na stanowisku udzielania konsumentom szerokiej ochrony, między innymi przez bezwzględny zakaz redukcji utrzymującej skuteczność. Podobne stanowisko zostało zawarte również w polskiej sprawie C19 przez 20, gdzie CUE wskazało, że dyrektywa 93 przez 13 zabrania uznania tylko części warunku za nieuczciwy w sytuacji, gdyby prowadziło to do istotnej zmiany treści umowy. Orzeczenie w tej sprawie jeszcze nie zapadło, jednak uważamy, że może ono okazać się w przyszłości niezwykle istotne i ostatecznie zakończyć sztuczne problemy orzecznicze, jakie jeszcze nieraz zdarzają się przed sądami, właśnie w zakresie umów zawartych z Deutsche Bank. Wspomnieć należy także o dużej aktywności banków na arenie frankowej, zarówno w zakresie pozywania klientów o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału jak i w zakresie kierowania do klientów propozycji celem zawarcia z nimi porozumień mających na celu wyeliminowanie odezwań do franka szwajcarskiego z umowy kredytowej. W tym drugim aspekcie wiodą prym przede wszystkim PKO BP, Bank Millennium i MBank. Ostatnio do tego grona dołączył BNP Paribas, prawdopodobnie zauważając, że diametralnie zmieniło się orzecznictwo w stosunku do umów dawnego Fortis Banku. W sprawach naszych klientów przedstawiane oferty zazwyczaj nie były satysfakcjonujące. W głównej mierze stoi za tym wprowadzenie do umowy jako składnika oprocentowania wskaźnika WIBOR. Wskaźnik ten stale rośnie i zgodnie z prognozami w najbliższych latach będzie rósł. A, do, a co za tym idzie, rosły będą raty kredytobiorców oraz całkowity koszt kredytu. Z naszych obserwacji wynika, że proponowane przez banki warunki są znacznie mniej korzystne od tego, co kredytobiorca może uzyskać w sądzie. Jeśli zaś chodzi o pozywanie klientów przez banki, to jak do tej pory nie zapadł żadny, żaden korzystny dla banku wyrok. Z tych niewielu zapadłych wszystkie są korzystne dla kredytobiorcy. Nasza kancelaria niezmiennie stoi na stanowisku absurdalności i bezzasadności roszczeń zgłaszanych przez banki, jak również reprezentuje klientów w sprawach spowództwa banków, bazując na bogatym już doświadczeniu i wypracowanych dla tych spraw merytorycznych stanowiskach.